Cześć, cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. Muszę wam powiedzieć, że jestem, że powiem inaczej, że ekscytacja narasta powoli, ponieważ ewidentnie zbliża się ku końcowi, kiedy został mi jeden rozdział, to znaczy to mogą być jeszcze dwa odcinki w moim wykonaniu, wcale mnie się nie dziwi, ale no jest mnóstwo tajemnic, nie wiem, czy twórcy, kurde, w jednym odcinku chcą jeszcze, nie wiem, jeszcze jakieś walki z jakimiś bossami, coś im wytłumaczyć, całą grę, no bo kurde, tajemnic jest mnóstwo jeszcze niewyjaśnionych. W ostatnim odcinku następne tajemnice tam doszły, no cały czas zlezli, chodzimy, gdzieś tam zalezli, tak jakby wciąga nas w pułapkę. Rubik się też pojawia. Była ciekawa lokacja z wielkimi oczyma, z jakimś, kurde, basenem, coś tutaj do galarety, miazgi, jakieś coś i całe hordy zombiaków, najróżniejszych, z młotami, z karabinami, z snajperkami, z granatnikiem. Udało mi się jakoś przebrnąć. Nawet nie pamiętam, ile razy ginęłem. Dokładnie ma znaczenia. No jest ciekawe, co teraz będzie dalej jeszcze, nie? Bo były już tam kurde i kałamarnica była z ostatniej kurde, no to było dosyć poważne. No, no i ten drugi, cały czas ten drugi, do końca. No nie łapię do końca tej fabuły. Nie wiem, no widać, że ten Rubik tam się spotyka, czy to jest spotyka się tam z lekarzami, co i dyskutują. O cholera, no tak. Tutaj mi się wydawało, że tu już skończyłem. O, patrzcie, tutaj były te walki z tymi wielkimi oczyma, co mówiłem. Jest, tam nawet nie spoglądamy do góry, nie miałem szansy, za niesamowicie to wygląda. Prawda? Ale dobra, chodźmy tu. Nie wiem, czy pochodnia mi się przyda. Znowu ślipia. Jestem obserwowany, tylko gdzie? Przez kogo? Konia z rzędnym temu, kto mi odpowie. To mam skakać, te jelita wnętrzności. Coś tam mamy pewno. Gdzie jestem obserwowany? Przez kogo? No, no tak, no, no przez oczy jestem obserwowany, to tam bez złudzeń. Dobra, nie ma co. Co tu się dzieje? Już ich widzę. Jest tam kurde gościu w masce. Super. A tu? Też jest jakiś. Pokaż się. Dostał. Jest jeszcze jeden. No proszę, i snajperka, ale coś jest kurde mocno jest obserwowany, widzę dużym okiem. Tam ktoś się jeszcze chowa. No ciekawe, czy oni faktycznie. Już nikt na mnie nie patrzy. Czyli się udało. Super. No tak, to lubimy. I proszę, no ale mi też wróciło. Chciałem powiedzieć, że mi wróciły naboje do snajperki. Jeden nabór. A tu coś jest? Nie ma nic. Do pistoletu. Dobra, nie chcemy. Ja chcę tą pochodnię, czy nie chcę? Nie wiem, czy chcę, czy nie. Dobra, jak tam ma wejść? Są schody. Okej. Podpalić? Nie chcę chyba podpalić, bo. Dobra, tam nie mogę czegoś wziąć, może trzeba przeładować. O właśnie. Nie chcę tego, daj sobie spokój z tą pochodnią. Tu naboje bierzemy, dokładnie. Więcej nie dostaniemy naboi. Ale zobaczcie, snajperką ze spokojem, ładnie, elegancko. Dostosowałem się po prostu, że widziałem, o, apteczkę, że widziałem po prostu, że ktoś na mnie patrzy. Tak, te oczy są niemożliwe. To jest niby oko Rubika. Aha, nie mam patrzeć w oko Rubika. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Tam facet kurde w celi mi powiedział jeden, który tam wielokrotnie nam coś próbował mówić. Punkt kontrolny. No ładnie. I znowu będą kurde jakiś. Ten kolor jest
Wspaniała jest ten kolor, tej czerwieni z tymi szarościami. Dobra, koniec gry, a ja tu się rozczulam jeszcze. Walerianka, na uspokojenie. Będzie mięta na... Cholera, ale wiem się, no ale chyba muszę to skoczyć, nie? To będą jeszcze kurde jakieś pułapki, coś. Aha. Jeszcze bełty będą potrzebne. Bo dostaję. Kółko, nie duszaj się. To są te kółka, pamiętacie? Uda się, czy się nie uda? Za późno? Kurde, bo myślałem, że to jest zwykła mina. I po co podłaziłeś pod to? No? Aha, nie mogę mnie wziąć. A może to jest do tego? Nie, to nie jest do tego. Ciekawe, dlaczego to koło się nie kręci. A, ciekawie się nie kręci, kurde, bełta może bym sobie dorobił, a tak mam, na gwizdane. Kurde, teraz. Jak teraz się nie uda, to nie wiem. No. Przecież znamy to, no. Idziemy po to? Zobacz. Ja nie wiem, czy ja tam w ogóle chcę wejść. Aha. Co się dzieje? Tam się koło kręci. Ue Jezu, widzicie to? Co ja teraz wywinąłem? Czyż to są ci kurde?
Co ja mogę zrobić, biedny rzeczek? Powiedzcie mi. Strzeliłem do niego i co? Strzeliłem do niego zamrażającym i dupa blada. Znowu mnie widzieliście. Znowu nie widzieliście. Ja też nie widziałem, powiem wam szczerze. Cholera, no, koniec gry i tak się zachowuje jak cena o północy. No nic, no, strzelałem, uciekałem. Kurde, tylko najgorsze jest to, że nawet nie zauważyłem w tym całym, w tym wszystkim. Pewno gra mi trochę już też pomogła, już miałem je dosyć. Kiedy zabiłem tego jednego. Tego ostatniego to wiem, to sobie wyobraźcie, że kurde, już mi tylko został jeden elektryczny. No i poszedł kurde jeden elektryczny. I później do, cofałem się tyłem i do shotguna. Zobaczcie, parę śrub mi tylko ammo zostało. Także... A, to szkoda gadać. Jak zwykle, kurde, koniec gry, a już mam dosyć gry. No, harpuny mi zostały. Później pomyślałem, że było trzeba elektrycznym i harpunem, nie? No nic, zrobiłem jak zrobiłem i... Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, czy coś nie zostało, nie? Tamte drzwi są. No musi być jeszcze drugie zielone. Aha, tego tu zabiłem, jak tu wchodził. Strzeliłem i uciekałem, bo drugi się do mnie z boku dobierał. A tu nie patrzyłem, czy ten żyje, czy nie nawet. Ładnie dzisiaj w ogóle boli. Tak, ktoś by powiedział, to po cholerę grasz. Tak się zachowujesz. Wody mało. No dlatego, no nie wiem, no już... Dwa tygodnie temu przestałem emitować filmy. Zapewne jak ten będziecie oglądać, to już będzie tam właśnie po emisji tamtych filmów już, kilkunastu, końcówa. Ale jak sami słyszycie, nadal nastrój się nie zmienił od tamtej przerwy długiej. Nadal się borykam tam z różnymi problemami, niewyjaśnionymi sprawami. A to się jednak też wychodzi, nie potrafi się wyłączyć. I grać swobodnie, cieszyć się, no. Jest jak jest. Dobra. A co, może jeszcze raz przejść tą... Co? To serię? By było widać, jak zabiłem. I zawsze tak jest, jak się męczę, kurde, to później... Nie włączam nagrywania. A, tam dupa. Dobra. Zobaczymy. Aha, zaczynają się, kurde, tu. Styczność z Rubikiem będzie. Zobaczcie. Lokacje, co tu się dzieje, co tu chodzi? Rubik. No właśnie. I created this world. No ty, ty! You cannot keep me here. Nie chcę cię tu trzymać, no. Ale o co tu chodzi w tym wszystkim? Jakby mi powiedz. Spójrzcie się na to, co to jest. Fontanna ze zwłok. Dajcie się zwłok, co bywali. Normalnie labirynt, a tutaj reflektory z zwłok. Co tam jest? Cholera, nie przejdę? No zobaczcie. O co tu chodzi? A z boku mogę? Może trzeba unikać tego światła, wiecie? No nie wiem, tak sobie myślę po prostu na głos. Tam mi się nie udało przejść. Środki mi się nie udało. No i co teraz? Tej głupio mądry? Ściana? Niekoniecznie. Aha, światło mnie goni. Aha, znowu się w świetle znalazłem. Łe kurde, no tak, czyli już wiemy. Mam unikać światła. To nie tak prosto, bo to kurde, to kierowanie jest takie tutaj to jak gubkowate. To bym musiał iść na środek.
Środek jest najtrudniejszy tam teraz, nie? O Jezu. O Jezu. Łe cholera, teraz nie mutanty, tylko zobaczcie, ze światłami sobie nie mogę poradzić. Ale tamto światło jest ciągle na środku. Tamto dalej mówię, nie? Jest ciągle na środku. Tamto w tym korytarzyku jest ciągle na środku, właśnie. To idzie w bok, ale jak tamto mam przejść? Wycofuję się, wycofuję się. Zablokowałem się, no zobaczcie, cholera. Tamto już poszło los. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, chowałem się tu. Może tak, może nie. Nie wiem. Idzie następne. My mamy tu. Cholera. To pójdzie, ale tamto przyjdzie, nie? Matko do ciebie. Muszę za tym zalazić. Jezu, co tu się dzieje, widzicie to? Ale ja. Szybko otwieraj. To są normalne jaja. No a tam trzy światła. I trzy światy. Aha, i wajcha jest. Z tamtej strony może. Może nie ma zamknięcia. Dobra, chodźmy tam. Aha. Ue, Jezu! Tutaj też miny. A co ty myślisz tak? Tu są liny. I tam są kurde te. Dobra, zdrowie mogę poprawić. Miałem tam kurde jeszcze chyba. Troszkę. Okej. Okay. No kurde, ale to przeszkód. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Ale tu się władowałem, przecież ja tu nie przejdę. Co nie przejdę, co nie przejdę, przejdę, przejdę. Tylko tam jest mina, co? One wybuchną, czy nie? A, tam są takie miny. I co? I znowu mamy liny. Muszę chyba tam przejść na drugą stronę pod tymi linami. Oczywiście znowu nie włączyłem nagrywania. Ja pierdolę, co to jest? Bye bye! Dlaczego nie uciekał? Dusiłem na klawisie, to stał i patrzył jak kubkowaty. Rozumiecie to? Bo ja nie. O co to chodzi? No dalej, no. Stoi i patrzy. Nie wiem, czy to spada. Mogę się z tym nic nie widzę. I co? No i zanurzony we wodzie. Stałem. Co miałem zrobić? No wleciałem, kurde, do kałuży. A nie mogłem się obrócić. Jezu. Nie, zaczynam grać w klocki Lego, wiecie? Albo kupię sobie farmę. Normalnie, symulator farmy. Cicho, bo ominąłem kałuży. Nie, nie ominąłem kałuży. To sterowanie tyłem.
Ja nie chcę patrzeć, co za mną leci, ja chcę patrzeć do przodu, gdzie ja spierniczam. Co mnie to obchodzi, kurde? Że to jakiś walec na mnie leci. Mam to do ciebie. Tam było trzeba za filadę spiec. Albo co poprawię? Nie wiem już. Co, wyłączymy nagrywanie i znowu później się obudzimy. Powiem wam po wszystkim, co się stało. No i ciekawe, czy za filanę będę mógł jeść. Mogę. Udało się. Za filanem było trzeba biec. Chyba się udało. Z deszczu pod rynek, którym powiedział, a tutaj w deszcz właśnie leciałem. Ja pierdolę. No chodźmy, no. Tutaj już wchodziliśmy, pamiętacie? Ostatnio, właśnie to się zaczęło. Tu już chyba nic żadnych znajdzie nie będzie. Tylko piszemy do przodu, no. Tak się czuję, jakbym jeszcze raz to wszystko zaczynał. Znowu ci z sejfami. Aha. No dobra, idź, idź, idź. Zniszczenia są niesamowite. Aha, otwórz, tak? Jeszcze na dół, powiedzcie mi, że na dół? Nie, do góry. Coś podobnego. A to niespodziewajka. Może tak zdrowie sobie poprawimy, co? A co? A później wiem, że wszystko można przejść, wszystko można pokonać. Tak, ty z tymi sejfami, no. A ja w tą grę już nie będę chodził. Ale wiatr jest. Niesamowity. Dobra. Co to ma być? Gdzie my to mamy iść w ogóle? Co my to mamy zrobić? Tam są wizy w stronie. To są ludzie? Nie. Gdzie ja widziałem drzwi? Tu! Ale te drzwi mnie nie słuchają w ogóle. Ja pierniczę, co my mamy zrobić? Spróbuję podejść do tego. Aha, filmik. Ach, to jest to, co czasami z góry patrzącej odłączałem. A to jest Joseph tam. Leslie. To są te łóżka, co ich zawsze odłączałem. Że Leslie przyszedł. I tak go chcę zabić ciągle. Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... To Ruvik też tak myślałem przez moment, że jakaś jego druga osobowość, coś. Coś, z czego Ruvik powstał, ale nie jestem przekonany. Od
przecież Leslie powodował ten cholerny dźwięk taki, a teraz nie wiadomo, kto to tworzy, te inne rzeczywistości też on. Tu jest Rubik. Cholera. Nie mogę się ruszać. Matko do siebie, chyba wieża się nie wali. No nie. Teraz ten jest podłączony, Sebastian. Nie. Kurde, Matrix? Leży na łóżku, a to wszystko kurde ma w głowie. Ciebie, co to jest? To jest Rubik tam? W tym się? O co to chodzi? Skalnął mnie. No, a minęły z drugiej strony tą łapę. Ciekawe. Łezu, teraz mi sama gra pokierowała do tego pomieszczenia. Bo tak bym życiu sobie nie poradził. Patrzcie na to, ja pierniczę. Co to jest? Łe Jezu. Co, wyłączyć nagrywanie? Jesteś piękny, wiem, że jesteś piękny, no najchętniej, być może jak wyłączę nagrywanie, to mi się uda by ryknąć, ale znowu, jak to będzie wyglądało? Znowu nie będziecie widzieć, za co chodzi, będziecie musieli inną oglądać. No co jest? Tylko z jednej strony mam przejście. Co? No już było dobrze, byłem na odkrytej przestrzeni, było dobrze, o co chodzi? O co ci chodzi, tej gościu? Co chcesz ode mnie? Taki mały kąskiem chcesz się pożywić? Chyba nie mogę za siebie.
co? Tak ładnie chyba nie powie, że mi się nie udało. Ładnie mi się udało. Widzisz się, kurde. Oj, działko, działko. Oj, czyżby, czyżby, działko. Czerwony punkt chyba muszę strzelać, co? Czy nie? Główkę, w główkę. Czerwony punkt. Nie udało się. Złapał mnie. No chyba w czerwony punkt muszę strzelać, no bo co, nie? O Jezu. A ten co tu? Z tym granatnik. Masz granatnik. Bierz granatnik od niego. Sebastian, granatnik bierzemy. Tak jest. Dokładnie. Nie wiem w co strzelać, kurde, czy w łeb? Cholera. Dostał. Czerwony punkt dostał teraz. Nie mówcie mi tylko, że nie. I teraz znowu czerwony punkt. Czerwony punkt. Jezu, jak on już jest blisko. Nie ma co się zastanawiać, tylko strzelać to, co widać. Cholera, ale nie w grzbie. Dawaj tu swój łeb. Nie w grzbie, Jezu. Myślicie, że to tak łatwo? Jest czerwony punkt, a ja nie mam amunicji. Dupa. Dupa. Zabrakło jednej kuli pewno. Jezu. Ale wymyślili ten finał. Powiedzcie sami. Niesamowity. Ja nie wiem, czy mam czekać na czerwony punkt. Postaram się z rozwagą. Żeby on się nie ruszał, to by było wszystko dobrze. Ale muszę go przecież osłabiać, nie? Zbliża się za bardzo. Brzuch teraz dostał. Ale nie, on się rusza, a te pociski przecież lecą wolno. Za wolno strzelałem tym razem. Tym razem za wolno strzelałem. Za pierwszym razem lepiej strzelałem, szybciej. Tylko zabrakło mi jednego pocisku. Chwała. Dobra, jedziemy z tym światem. Gdyby on się tak nie ruszał, by było wszystko dobrze. Znaczy, ten był stracony, ten nie trafiony był. Ten też nie trafiony. Kurde, mam. Teraz czerwony punkt. Jestem czerwony, punkt, nie ruszaj się, kurde mój. Dostał. 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 Jezu, co to jest? Ale tam Rubik chyba się go kierował. Kontrolny, ładnie, piękny, tylko co ja mam teraz zrobić? W łeb go miałem strzelić. A chyba się udało, strzeliłem go, prawie w łeb, gdzieś tak tu policja. Niesamowicie to wygląda. Niesamowicie. Ten maszkara.
Ale już go odstawiły. No zobaczcie, tak bym był podłączony cały czas. To w głowie się działo. To co robi? Jest jakieś serce. Rozumiem. I created this world. No wiem. You cannot keep me here. Ruvik. I'm going to finish this. Tu jest mój prawdziwy. Zdechnij. No. Vital sign, sir. A już takie przebłyski jakieś były, pamiętacie w jednym odcinku? Tak przez mgłę wydawało się, że Sebastian ją widział. And those two. They're not going anywhere. No one can. Oni wszyscy aktorzy, zobaczcie z filmu, muszę powiedzieć. Którzy zginęli, zaginęli, biorąc pod uwagę te napisy, plakaty różne. A tu byli podłączeni. Leslie. No i to jest Leslie. To jest ten korytarz, który jako pierwszy widział na monitorze Sebastian, co Rudy zabił. O, jest mi poczekalnia. Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Miasto stoi. Leslie.
No, moi drodzy, co wam powiem, to wam powiem, no kurde, muszę to ze spokojem przetrawić. Obejrzeć jeszcze raz ten odcinek, przynajmniej to ostatnie wytłumaczenie, te kilka tekstów, ale nie, no tam więcej tych tekstów. Gdzieś może na forach ktoś lepiej to wytłumaczył, ja tam nie jestem w stanie tego ogarnąć za bardzo, no. W końcu nie wiem, czy to drugi na kimś robi doświadczenia, czy na drugi robili, no. Ale wyszło tak, no mówię, Matrix, no skojarzenia są do Matrixa, że oni wszyscy leżeli w tych wannach. Co z tą Kidman? No ona jest szczególna jakaś, tym, jakoś ta rola, no. Że ją było widać tam, jak przed mgłę, już przedtem ją Sebastian widział i teraz już zupełnie wyraźnie. Kazała mu cicho siedzieć, nie kazała budzić. Nie wiem, czy to miało ich, to leżenie w tych wannach miało ich uratować, czy po prostu były badania przeprowadzane na nich, tworzenie jakichś sztucznych mózgów. Tam autentycznie w tym ostatnim stworze to był Kude Lubi, tym stworze, którym kierował. I byliśmy w domu przecież Lubika. Powiem krótko, no gra niesamowita. Już takie stwory były tutaj wymyślone. Naprawdę było tak wszystko tutaj. Dead Island, równe zombiaki tam biegają. Jakieś tam nie ma jakichś urozmaiczeń takich. A tutaj nigdy nie wiesz, co cię może spotkać, no. No niepotrzebnie się wkurzałem czasami ze spokojem zamiast, no, mogę nawet nie gadać, tylko nagrywać i później najlepsze jakiś tam odcinek jakiś tak puścić, co bym go przeszedł. Jakoś bez walki, ale nie, że później skakałem, później pauzowałem, później nie zdążyłem włączyć znowu nagrywania i kurde. Ale gra niesamowita. I grafika, i to pomysł, czuć tutaj rękę właśnie tej Japończyka. Nie wiem, czy to był reżyser, czy producent w ogóle, ten japoński. Tutaj, no ewidentnie też się kojarzy z filmem, ten nastrój to wszystko z filmem Krzyk, no, tym japońskim horrorem, nie? I ta jucha, i to wszystko, i same to pomysły, no i z tym sam rzeźnik na początku był niesamowity, stąpiłem, no. I ciągle ta tajemnica, do myślenia dużo, że trzeba główkować, o co chodzi, co jest, kto jest kto, co, jak. Piękne rozbudowane film. No dobra, o, zobaczcie, ile Japończyków tutaj wszystko. No, japoński. Dobra, słuchajcie, nie ma co podszedłużać, bo to już 37 minut. No ogół puszczą napisy do końca. No nie wiem, na pewno jeszcze kawałek niech sobie lecą, ale utwór też nie jest nadzwyczajny, żeby słuchać. Nie wiem co dalej, mam kilka filmów i nie wiem, tam borykam się z tymi problemami, jak tam wspominałem i... będę grał, tylko czy będę emitował, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. No, dobra, zobaczymy. Na razie dzięki tym, którzy to oglądają. Powiem krótko, trzymajcie się. Do miłego, gdzieś tam w sieci, w życiu, normalnie, w realu i w sieci. No? Do usłyszenia. Na razie. To był Wojtas. Cześć.